Witajcie, z tej strony Konrad i Extreme Hardware. Zapraszam Was do materiału poświęconemu jednemu z konfigów, które zbudowaliśmy, mianowicie EH Passenger 2020. Zanim przejdziemy do części poświęconej obciążeniom CPU w renderingu itd., a następnie segmentowi z grami, słów kilka na temat rozwiązań, które zastosowaliśmy w tejże machinie. Na ekranie widzicie przebitkę ukazującą sprężyny założone na softy łączące przedni segment hardtub z tylnym segmentem chłodnic. Oczywiście nie sugerujcie się makaronem, bo to tylko wersja robocza w tym wypadku. Sprężyny zastosowaliśmy w celu wzmocnienia giętkich rur, tak by te nie zaginały się, co owocowałoby ograniczeniem przepływu. Ten patent zastosowaliśmy po przeprowadzonych testach owego elementu. Również trzeba było wywiercić kilka otworów w tatce mocującej płytę główną, gdyż postanowiliśmy dać rezerwuary kolejno z prawej, jak i lewej strony. Dzięki temu zdecydowanie efektywniej udało się wykorzystać miejsce w Rigianteku Eris Evo, które jest obudową ogromną, no niemniej w kilku aspektach fabrycznie niezbyt dobrze przemyślaną. Rura z bloku CPU do sekcji VRM, również w finałowej wersji konfigu, została puszczona górą, co w kontekście poprzedniego rozwiązania puszczonego dołem pozwoliło efektywnie zbić temperaturę procka o 2 stopnie w długofalowym ujęciu pracy konfigu. Machina cechująca się potężnymi układami LC w konfiguracji Dual Loop, pętla GPU to chłodnice 560/60 plus 480/45, pętla CPU oraz VRM płyty głównej to 560/45 plus 2 razy 360/30. Naturalnie każdy układ dozbrojony w pompę D5, blok CPU EK Magnitude dla M4, który zapewnia fenomenalne odbieranie ciepła z IHS procesora, gdzie to już sam IHS na 5950X jest ograniczeniem w kwestii możliwości transferu ciepła z procka do bloku wodnego, no a co za tym idzie, oczywiście pętli chłodzenia cieczą. Niemniej R9 5950X skalibrowany na sztywno do wartości 4,65 GHz przy napięciu 1,288 V nie jest absolutnie żadnym wyzwaniem dla układu i pozwala cieszyć się absolutną ciszą, jak i niskimi temperaturami w ujęciu pracy konfigu 24x7. Pamięci G-Skill Trident Z Neo z binu 3800 MHz cel 14-16-16-T2 skalibrowane do wartości 3733 MHz cel 14-15-15-32-T1 odpowiednio zacieśnione timingi drugiego i trzeciego rzędu, naturalnie z Infinity Fabric ustawionym synchronicznie 1:1. Zanim Passenger 2020 trafił w ręce jego nowego właściciela, serdeczne pozdrowienia dla Ciebie Marcinie, pamięci jeszcze dokalibrowałem do nieco agresywniejszych timingów, finalnie 3733 MHz, cel 14-15-15-28-T1, jak i drugi oraz trzeci rząd również dostał swoje dalsze optymalizacje. Płyta główna, którą zastosowaliśmy w Passengerze, to X570 ROG Crossfire 8 Formula z fabrycznie zainstalowanym blokiem wodnym na VRM. Na uwagę jednak zasługuje fakt, iż radiator nawet bez chłodzenia sekcji zasilania cieczą, jak i bez absolutnie żadnego nawiewu na sekcji zasilania i tak świetnie odprowadza ciepło. Testowałem sprzęt na benchtable'u, zanim przystąpiliśmy oczywiście do budowy konfigu i w długofalowym ujęciu obciążeniowym kręconego R9 5950X sekcja zasilania formuły ledwo przekraczała 60 stopni. Także wariant podpięcia pod pętlę LC tutaj pozwala na zbicie temperatur do okolic 28-31-32 stopni. Także no, przyjemny chłód i trzeba przyznać, że EK jak i Asus zrobili tutaj fenomenalną robotę. No i układ LC oczywiście też nie wkidmuchał. RTX 3090 Strix OC z manualnie podniesionymi zegarami o 120 MHz na rdzeniu oraz 1000 MHz taktowania efektywnego GDDR6X również zaskakuje bardzo niskimi temperaturami rdzenia. Okolice 39-45 stopni na biosie 480 W robią wrażenie. Jest to naturalnie zasługa mocarnej pętli dla samego GPU, niemniej ma w tym również ogromny udział fenomenalny blok EK Vector Strix, zwodowany amper z założonym blokiem waży mniej więcej tyle, co duet zwodowanych RTX 2080 Ti Founders Edition, również wyposażonych w bloki EK Vector. Dodatkowo Rigintec Eris Evo to konstrukcja typu open case, czyli innymi słowy obudowa otwarta, co w połączeniu z montażem radiatorów w konfiguracji, przez którą wentylatory efektywnie przypychają powietrze poza całą konstrukcję, owocuje niezwykle niskimi temperaturami komponentów pod konkretnym obciążeniem. Niestety, pamięci GDDR6X w zastosowanym konfigu nie są chłodzone aktywnie, co przekłada się na ich wysokie temperatury pod obciążeniem. Mowa o naturalnie o pamięciach zainstalowanych na rewersie karty, natomiast wkrótce pojawić ma się aktywny backplate na 3090 Strixa, także bardzo możliwe, że Passenger 2020 przyjedzie do nas w celu dokonania usprawnienia. Generalnie nie jest to i tak problem, gdyż wartości termalne, jakie osiągają tutaj memki, są nadal dalekie od owocujących niestabilnością, throttlingiem itd. Niemniej skoro wkrótce pojawi się możliwość usprawnienia tego elementu bez stosowania szpecących, że tak to określę, konfig rozwiązań, warto skorzystać. O stabilności
wydajność napięć, jak i zasoby energetyczne potężnego konfigu dba nikt inny jak sam Corsair AX1600i, czyli najbardziej zaawansowany zasilacz dostępny na rynku konsumenckim. W pełni obciążone wszelkie komponenty oraz peryferia nie robią na tej jednostce absolutnie żadnego wrażenia. Zapraszam Was teraz w podróż do czasoprzestrzeni testów. Na początek lecimy z renderami w mocno obciążających procesor oraz cały podsystem pamięci benchmarkach. Blender 281 Classroom z instrukcjami AVX, który bardzo mocno dogrzewa CPU, następnie Cinebench R15 oraz R20, jak i V-Ray 1.08. Ten ostatni zarówno na CPU, jak i GPU. Zwróćcie uwagę na licznik czasu w HW-Info 64. Są to obciążenia już na mocno wygrzanej platformie, która ma za sobą blisko 6 godzin pracy ciągłej oraz mieszanego obciążenia. Rendery w benchach, rendery w Adobe Premiere, testy stabilności mem-testem TM5, gry. Mieszanie różnych obciążeń to najlepsza droga do ustalenia stabilności platformy. A do tego tematu wrócę w całkowicie osobnym materiale, który mam nadzieję ukaże się do 2030 roku. Jest to rozległy temat, który zasługuje na całkowicie osobny odcinek, także cierpliwości. Wszystkie noise blockery ustawione są na okolice 650 RPM, z kolei ogromne ringi 200 na przedzie konfigu na okolice 800 RPM. Po kilku benchach w HW-Info 64 możecie zobaczyć minimalne, maksymalne oraz średnie wartości RPM. 1500, jak i 2000 RPM to wartości maksymalne, na które wentylatory ustawiałem ręcznie w celu przewiewu chłodnic po długich testach. Polecam takie działanie w celu usunięcia ciepła z obudowy. Minuta bądź dwie, trzy i wystarczą, by cieszyć się znowu chłodnym konfigiem przy niskich obrotach wentylatorów. Niemniej akurat w wypadku Passengera 2020 pojemność ciepła układów oraz ich wydajność są tak ogromne, że z powodzeniem można cały czas pracować czy grać przy bardzo niskich obrotach wentyli. W części poświęconej grom zwróćcie uwagę na temperatury sekcji zasilania oraz rdzenia RTX 3090 Strix. Powierzchnia oddawania ciepła bloku EK Vector jest wręcz fenomenalna. EK naprawdę robi świetną robotę w kwestii projektowania ich topowych bloków, które dosłownie miażdżą konkurencję. W wielu testach, jakie możecie znaleźć w sieci, różnice nie są drastyczne, ale jest to efekt zbyt niskich obciążeń sprzętu. Chodzi o TDP i power limity oraz zbyt krótkich testów sprzętów czy też skromnych układów LC stosowanych w celach testowych. Im pojemniejsze i bardziej rozbudowane układy, tym więcej są w stanie skumulować ciepła i efektywnie je rozproszyć. Z kolei im bardziej grzejący się komponent jak GPU, CPU, im bardziej wykręcony topowy procek, topowe GPU, tym bardziej się grzeje. No i tym bardziej drastycznie widać różnicę efektywności bloków pomiędzy różnymi modelami różnych producentów. Dobitnie zobaczycie, w czym rzecz, w materiale porównującym wydajność skromnego Custom LC versus IO ML360 ze stajni Cooler Mastera, który Wam obiecałem. No i tam różnice termalne w wypadku R9-3900X skręconego do wartości 4,3 GHz na korzyść LC to i tak plus minus 10 stopni, a w wypadku 10900K stabilne w pełni OC na wartość 5,2 GHz versus gorące jak cholera 5,1 i absolutny brak jakichkolwiek szans na uzyskanie chociażby połowicznie stabilnego OC do wartości 5,2 GHz. I to przy wyjących obrotach 2000 RPM na IO versus cichutkie 900 RPM na LC. Wszystko rozchodzi się o pobór procka, po OC oraz możliwości oddawania ciepła za sprawą IHS. A kiedy przy kwestii IHS jesteśmy, to tak jak wcześniej wspominałem, czapka R9-5950X jest już dla tego procka ograniczeniem. Ta sztuka miała walla przy 4,7 GHz, gdyż do w pełni stabilnych wartości 4,65 potrzebowała nieco poniżej 1,3 V, zaś już do 4,7 okolice 1,46, co przekładało się na bardzo wysokie temperatury procka przy nadal chłodnych radiatorach. Co oznacza, że niezbędny byłby tutaj delit, by efektywnie wychłodzić procesor. Zresztą na ten sam problem cierpiał poprzednik R9-5950X w postaci R9-3950X. Niemniej po rozmowie z klientem koncepcja delidu została odrzucona, niepragmatyczna w kwestii zastosowań tej machiny akurat. Natomiast w przyszłości prawdopodobnie będziemy również delidowali 5950X, tak by wycisnąć jeszcze więcej z procka i efektywnie wykorzystać potencjał układów LC. Ok, zapraszam Was teraz do segmentu gameplay z gier. Zobaczcie, jak config lata. Tutaj jedna informacja a propos Cyberpunka 2077. Będziecie mogli zauważyć stosunkowo spore spadki użycia GPU, nawet do okolic około 80%. Materiały, jak i całego Passengera 2020 robiliśmy jeszcze pod koniec 2020 roku, także nie było jeszcze wtedy dostępnej najnowszej AGESy. Tutaj ze znajomym się konsultowałem, który również 5950X posiada i 3090 Strixa, i na najnowszym BIOSie tego problemu nie ma. Także na 5950X można sobie pograć zdecydowanie lepiej w Cybera. No a tutaj jeszcze akurat jak nagrywałem te testy, mimo zastosowania fixa do Cyberpunka, mimo tego, że już był patch w ogóle, który usprawniał działanie na protkach AMD, jednak te spadki miały miejsce. Natomiast teraz jest ok, więc te problemy, spadki użycia GPU są, że tak powiem, pieśnią przeszłości. Dobra, zapraszam Was do dalszej części materiału. Ja już się wyłączam. Zostawcie
w komentarzu informację, jak podoba Wam się taka wizja przedstawiania możliwości konfigów. Pojawią się również u nas na kanale zaległe materiały, gdzie omawiam Henschel Tiger Kinga, Kronosa, Azul Dragona, jak i Blastoisa. Niemniej są to jeszcze wersje ze starym podejściem, czyli stoję po prostu przy kompie i go omawiam. Dajcie oczywiście znać, jak podoba Wam się ta nowa koncepcja. Myślę, że może być to znacznie ciekawsze, gdzie widzicie zachowanie konfigu, jego temperatury, możliwości itd., itd. No ale oczywiście tamte zaległe materiały również się pojawią. Także pozdrawiam Was serdecznie, zapraszam w tym momencie do oglądania, jak wyglądają gry na tej konfiguracji, jak sobie to pięknie śmiga. No i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Cześć! How you doing, boy? Yeah.
What's up with you? Read one of my pamphlets. Good day. I explain the exact difference between the races using real science. Where are you going? Excuse me. I bet the other lunatics find that hilarious. Hey, moron! The hell's your problem? Shut it. Leave me the hell alone. Yes, you. Stay away, goddammit! Don't cower under your bed. Jesus Christ! You goddamn maggot! I don't want to see you again. You've been warned. Incoming Wandthorn!
Слышь, Сева, растолкуй мне, фиг ли мы чушку в этих кряхте держим? Че ты снобит, блядь? Ну ты, блин, даешь! Мы тут все вообще выливаю. Это недолго. Видишь, пацан еще о дело говорит. Ну, караван Глеба с пацанами ждет. А мы тут чисто в резерве. Не суть. Чушки нас просекли бы, стуканули караванщиком. И капец плану Глыбы, а это сечешь, чем пахнет. Чё за фиг? Самые голимые места на точно! Постоянно. И это если нам чисто фартанет, понял? А чё мы это тогда на месте не кончили? Алло, а как караван хлопнем, Глыба сам на барже грести будет. Так он не для буксировра. Куда грести? В камыши, бля! Буксир для главного дела нужен. А барже чисто хабар свести и контроль с рабами, гамуза. А бакси, а чё за дело? Свистоши эти на ножи. А с такой малиной буксиром мы тут все карафаны перещелкли. Подымемся. Бригадиры к нам в шестерке будут ломиться, понял? Вот, это реальная тема. Глыба чисто реально круто. Где они там лазят? Вообще мы охерели. Брател, а фиг ли эти чушки тут вообще шарили? Нас искали? Они мне шаровыми молниями драться шли. Не, ну тут ты конкретно. Реально, братыл, они все хитрые, чисто долбанутые все. Или кричат, что запанул тем. Пацаны, нафиг валяются! Я, блин, манул, блин. Вон он, пацанчики! Я эту штуку прижал на... Ты того, этого, бля, не шмаляй, короче. Хоть, бля, не шмальнул сразу. Может, еще вывернусь. Это ты! Мы в святой миг сошли Богу поклониться. За нас эти нечистые посылки схватят. Открой, а? Ну, бросай пить. Оставляй нас тут! Хоть еретик ты, но мы за спасение твоей души молиться будем, сколько проживем. Спаси тебя, Бог! Молитва — это, конечно, хорошо, но хотелось бы тебя отблагодарить по-существенному. Ладно. Есть в терминале одна комната. Мы туда запретные вещи рыбе на очищение приносим. Вот, возьми ключ. Ты и так грешник, а тебе там точно что-то пригодится. Бери, бери. Я сам...